uczą się biznesu, a przy okazji się bawią. Inga, Zosia, Martyna oraz Maciej, czyli uczniowie językowego liceum Prymus i klub Fantasmagoria z MOK-u, wspólnie przygotowały warsztaty rękodzieła. Uczestnikom, którzy skorzystali z tego zaproszenia, zaproponowano dwie zabawy z własną kreatywnością. W ramach zajęć biznesu i zarządzania w naszym liceum ogólnokształcącym Prymus realizujemy takie zajęcia, uczymy młodzież licealistów, że nie tylko wiedza, ale przede wszystkim umiejętności i ich postawa są bardzo kluczowe, jeżeli chodzi o takie kompetencje przedsiębiorcze na rynku pracy, a także próbujemy ich uczyć takiego biznesowego myślenia, że należy zaspokajać potrzeby ludzi lub rozwiązywać ich problemy, stąd też tutaj warsztaty, które zaspokajają takie potrzeby kreatywności, a także rozwiązują, myślę, że w dzisiejszych czasach problem właśnie zbyt długiego przebywania przed telefonem, przed komputerem czy samotnie w domu, stąd takie integracyjne warsztaty tutaj w MOK-u. Fantasmagoria zawsze miała taki cykl zajęć warsztatowych. Robimy 3-4 warsztaty rocznie, oprócz tej ogromu warsztatów, które robimy na konwencie. No i nasza klubowiczka Inga stwierdziła, że ma taki pomysł razem z kolegami i koleżankami z Prymusa. No i stwierdziliśmy, że będziemy ich wspierać i razem zrobimy takie warsztaty. Są warsztaty różnorodne, z rękodzieła i rysunku. Po co się je robi? No przede wszystkim po to, aby wykrzesać siebie trochę kreatywności, żeby pokazać, że ma się pomysły na nowe rzeczy. Żeby się czegoś nauczyć, żeby poznać nowych ludzi. To wszystko daje takie korzyści społeczne i też takie osobowe, rozwija młodych ludzi i to jest najważniejsze, po to się takie warsztaty robi i będziemy się starać nie tylko z tymi młodymi, którzy się już zgłosili, ale może i z nowymi, którzy się zgłoszą do nas, takie warsztaty robić kilka razy w roku. Robimy pluszaki, frankenżabki. Jest to projekt, który chcemy zrobić dla osób powyżej 12 roku życia, aby nauczyć ich, że rękodzieło jest bardzo ważne i że nie może go zastąpić AI. Są to pluszaki z najróżniejszych materiałów w rękężabki, ponieważ jednak te materiały różnią się od siebie. Każdy będzie mógł sobie wybrać swój własny krój, swój własny pomysł z materiałów, które przygotowywaliśmy. No, tak jak widać, są to na przykład słoneczniki czy żurawie. Będziemy uczyć się podstaw rysunku, kształtów, formy, cieniowania w takiej trochę pigułce, żeby mogli jak najwięcej wyciągnąć z tych warsztatów w jak najkrótszym czasie. Dobrze się po prostu bawić i kontynuować swoją pasję. Co można sobie narysować, jeśli ktoś rysować dopiero zaczyna się uczyć? Myślę, że najlepiej jest zacząć od martwej natury. Mimo tego zrobimy krok dalej i nauczymy się również podstaw człowieka, bo mimo wszystko, mimo takiego negatywnego raczej nastawienia do nauki anatomii, to nie jest takie trudne, jak się zdaje i z martwej natury można też się bez problemu nauczyć rysować człowieka. W zajęciach wzięło udział 14 osób i chyba można powiedzieć, że jak na pierwszy raz to całkiem dobry wynik. Następnym razem na pewno będzie jeszcze lepiej.